Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam Was na kolejny gameplay z tej gry. Dzisiaj będę jeździł przy pomocy kierownicy. Idzie mi to naprawdę bardzo kiepsko. Jeszcze teraz na automacie, z tego względu, że w ogóle ledwo ogarniam samą kontrolę. Naprawdę jest to bardzo trudne dla mnie. Pierwszy raz w ogóle gram na kierownicy i omijanie czegokolwiek jest sporym wyzwaniem. Testowałem sobie już sporo tutaj ustawień różnych właśnie w The Crew i no powiem Wam, jest naprawdę trudno, to nie jest łatwa sprawa. Ja myślałem, że to będzie dużo łatwiej niż na padzie, chociaż z padem kiedyś też miałem sporo problemów właśnie jeśli chodzi o samą jazdę. Pamiętam, że w Wordzie właśnie się uczyłem grać na padzie. I no to była trauma, naprawdę bardzo ciężko było mi się przyzwyczaić do gamepada od Xboxa. Później oczywiście było dużo lepiej i w rezultacie po prostu lepiej mi się jeździ teraz na padzie niż powiedzmy na klawiaturze Worda. No ale tutaj jest co innego, tutaj trzeba zgrać jeszcze nogi dodatkowo z rękami, w ogóle gra się zupełnie inaczej. Nie można tego nawet porównać do jazdy samochodem, to jest zupełnie co innego. Nie ma takiego feelingu oczywiście z tej jazdy. Po prostu to jest inny kontroler. O, do gry. Pokażę Wam, jak to wygląda w kokpicie. Także naprawdę, jeśli chodzi o, można powiedzieć, takie odwzorowanie, jakkolwiek można by to nazwać, z gry do realnego świata, to nawet wygląda to całkiem dobrze. Teraz mam się trzymać tutaj drogi i jakoś to, mam nadzieję, mi pójdzie. Jadę chyba najtrudniejszym z możliwych samochodów, jakimi mogę jeździć, bo tym strasznie zarzuca i ogólnie jest ciężko się utrzymać na drodze, a już nie wspomnę o wymijaniu czegokolwiek. Ja naprawdę podziwiam osoby, które dobrze śmigają no właśnie tym kontrolerze, tego typu kontrolerze, czyli kierownica i pedały gazu, tak? Jeszcze oczywiście, tak jak Wam wspomniałem, nie bawię się nawet tutaj w zmianę biegów. Trochę sobie pojeździłem w ten sposób, ale naprawdę jest ciężko. Jest ciężko jeszcze o tym myśleć i próbować cokolwiek komentować. To jest jakaś porażka. Może, żeby Wam to uzmysłowić, pojadę sobie na jakiś prosty wyścig. No nie wiem, tam mam jakieś wyzwanie teraz. Moment. Tu jest jakieś wyzwanie. A nie wyzwanie, tylko misja fabularna. O, tutaj. Będę musiał jechać. O, dobrze, że tym. Zagramy sobie i zobaczymy. Solo. Nie wiem, jak mi pójdzie, boję się. Ale będę jechał samochodem, który no, nie wymaga raczej precyzyjnej jazdy, więc może jakoś to będzie. Chyba, że zaraz mi dadzą inny jakiś, no nie wiem. Okej. Okay. Lecimy. Uwaga. Okej, okay. Trzymajcie kciuki. A wezmę sobie może kamerę tą z tyłu, o tą właśnie, o to mi chodziło. Okej, okay. O nie, trzeba będzie jechać precyzyjnie. God damn it! Muszę rozwalać się skrzynię, okej. Okay. Dobrze, że to nie jest szybki samochód, więc może jakoś to będzie. Chociaż i tak jest ciężko, jak dla mnie przynajmniej. Próbuję operować tym gazem jakoś. No i na razie idzie całkiem dobrze, chociaż tutaj tych ładunków czy skrzyni nie ma zbyt dużo. Więc daję sobie radę. Już odpowiadam na pytania, czy będę grał na kierownicy w Worda, czy takie bardziej arcade'owe gry jak Blair. Raczej nie, bo tam, no, tam właściwie można nawet grać na klawiaturze. Te gry zostały stworzone tak, aby właśnie dobrze się nimi na nich grało, czy w nie grało, właśnie na padzie albo na klawiaturze, więc nie ma sensu się tam pchać z kierownicą, chociaż jest to kierownica, która emuluje, o rzeszty, emuluje pada, więc nie można tego nazwać kierownicą, że kierownicą, tylko po prostu takim kontrolerem, który precyzyjnie może ustawiać powiedzmy tą gałkę od gamepada. Oh shit. Tak, tak to można
nazwać, bo nie jest to taka w pełni, wiecie, kierownica. Tutaj w The Crew też można sobie ustawić właśnie kierownicę. O! Do jazdy i podejrzewam, że to by było lepsze niż właśnie to, taka opcja, którą ja tutaj posiadam, czyli kierownica, która emuluje pada. Ale no ja takiej kierownicy dobrej nie mam. Pisaliście mi tam w komentarzach przy unboxingu właśnie tego sprzętu, którym teraz się posługuję, żebym kupił taką czy siaką kierownicę, bo są lepsze. Ja wiem, że są lepsze, ale wiecie co? Ja właśnie nie jestem przekonany do tego typu kontroli gier wyścigowych. Tym bardziej, że ja gram właśnie w arcade'ówki typu NFS-y. Więc no nie jestem pewny, czy tego typu kontrola po prostu mi będzie pasować. I na razie chciałem kupić sobie taką tańszą kierownicę, żeby przetestować w ogóle, jak to będzie działać. Zgadza się. Oj. Tam dużo było komentarzy, żebym sobie właśnie kupił kierownicę Logitecha G27. Słyszałem, że jest to naprawdę legendarna, już dosyć stara zresztą, ale nadal dobra kierownica do gry, w gry wyścigowe. I no, nie wykluczam, że kiedyś się w nią zaopatrzę, ale wiecie co? Na razie chcę się pobawić tą i zobaczyć, jak mi będzie szło. Okej. Okay. Chyba się udało. Nie było aż tak trudno, powiem wam. O, brąz. No, podejrzewam, że lepszych noc teraz nie będę zdobywał ze względu na to, że no jest to dla mnie coś nowego i po prostu muszę się najpierw przyzwyczaić do tej kontroli. Na pewno jeszcze jakieś tam ustawienia sobie poprawię w The Crew, będę kombinował pod tym względem. No, ale na obecną chwilę, właściwie to mogę wam pokazać, jak to wygląda. To wygląda, moi drodzy, tak. Wibracje mam ustawione tak, czułość sterowania tak, liniowość sterowania tak, mnożnik prędkości tak, martwą strefę mam do samego końca, czyli praktycznie nie ma martwej strefy, bo dla kierownicy najlepiej jest chyba, jak będzie maksymalnie wykrywało ten ruch, bo nie chcę ciągle machać, wiecie, tak i tak i tak. Więc myślę, że tak jest dobrze. I liniowość hamulców tutaj właściwie nie wiem, o co chodzi, ale na razie to się spisuje. Chcę po prostu nauczyć się obsługiwać tą kierownicę. Zobaczymy, jak mi to będzie właściwie szło. Miałem w ogóle... momencik. Miałem sobie sprawdzić jeden samochód, a mianowicie Camaro. Tak, to wejdziemy sobie do KG i sprawdzimy sobie Camaro na ride. Czy wygląda tak, jak ja właśnie chciałem, żeby wyglądało. Już wbijamy do domku, hops. I patrzymy. Bardzo mnie właśnie zainteresował w poprzednim odcinku ten samochód. Jeden właśnie z użytkowników, który skomentował moje wideo, mówił, że to jest jakiś wyjątkowy samochód, że nie da się tak go zrobić na ten rajd. Poszukamy Camaro. Camaro. Gdzie jest Camaro? Chodzi mi o te stare Camaro, nie o te nowe. Moment. Nissan. O, dalej nie można? Ciekawe. Gdzie jest? Tu jest Impala. Chevrolet Camaro, ale zobaczcie. Nie można go zrobić na ride. To jakiś inny wóz, rzeczywiście to jakiś inny wóz musiał być w takim razie. Sortuj, chwileczkę. Sortuj. Marki, ceny, daty, nie. To mnie nie interesuje. Ha, ciekawe. Tutaj można coś, ale na ride? Ride można wziąć kamerę jeszcze. Nie ma dużo tych opcji obecnie na ride. Dodge Ram. Ha. Nie, zobaczcie, tych nie można zrobić na rajd. No i Huayle tylko na wyczyn. No to właśnie ciekawe, szkoda. Na razie nie mam takiego właśnie samochodu, który by mi się bardzo podobał na rajd. Jedynie właśnie Silverado, którym teraz jeżdżę. Ale powiem wam, że to jest taki duży, kurczę, ciągnik, wiecie? I ja bym wolał, żeby ten samochód był bardziej taki kompaktowy, rajdowy. No ale dobra, na razie będziemy tym śmigać. Muszę go jeszcze ulepszyć. Wow!
Ups, cofamy. No dobra. Ile tam trzeba... A, to zaraz gdzieś tutaj. To jesteśmy chyba teraz w Vegas. Jedziemy na kolejną misję fabularną, zdaje się. A nie wiem, czy tutaj będziemy musieli wykonywać ją przy pomocy właśnie tego samochodu. No, zaraz się okaże, moi drodzy. I wbijamy. Yeah! No tym się nie da niestety zadriftować. Mam za mało mocy tutaj. Jeszcze mam 549 punktów. Ja już mam samochody tutaj skingowane i na chyba 600 albo 700 punktów, także różnica jest tutaj spora. O, a tu będę... O, my gosh. Będę jechał moim ulubionym niegdyś samochodem, czyli Chargerem. Niegdyś, bo jak się przerzuciłem na tą kierownicę, to jest naprawdę bardzo ciężko. Dobra. Próbujemy coś tutaj zdziałać. O, jakieś takich przeciwników będę miał. God damn it. Dobra, o kurde, Ford GT. Jakiś Mercedes SL, chyba 65. Dodge Viper. Ford Mustang. No i zobaczymy, jak mi pójdzie właściwie. To jest mój taki pierwszy wyścig na kierownicy. Emocje są. No zobaczymy, jak to pójdzie. No kurde, jestem ciekawy. Trzymajcie kciuki. Na razie jest ok, bo jest szeroka droga, więc nie ma problemu. Tutaj trochę przyhamujemy. Jadę na automacie, więc troszeczkę jest lepiej niż jakbym jechał właśnie na manualu. Ale i tak jest ciężko jeszcze się ogarnąć z tą kierownicą. No ale myślę, że robię tutaj spore postępy, wiecie. Jeszcze tam pewnie, tak jak mówiłem, z tym sterowaniem coś powalczę i będzie dobrze. Dobra, próbujemy wyprzedzić. Tutaj mam oczywiście nitro. Wow! Pieprzona sarna. Przeleciałem nad samochodem. Kurde. Jedzie. Nitro! Wow! Wyprzedzili mnie. Zaczynam dostrzegać pozytywy kierownicy, wiecie? Nie sobie na tą kamerę, którą... O, właśnie. Pozytywy kierownicy są takie, że jest sporo frajdy z tej jazdy. Zdecydowanie. Nie jest to oczywiście odwzorowanie z realnego świata, tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, aby więcej się namęczyć podczas wyścigu. Wiecie, podczas tych takich długich wyścigów, dwugodzinnych, jazda na padzie po prostu była już powoli taka nużąca. Ja nie mam czasu się nawet tu spojrzeć na mapkę, wiecie? Nie wiem, jak tutaj ta trasa będzie przebiegać. Gdybym ją znał lepiej, pewnie lepiej mi tutaj zareagował. I tutaj się chyba bardzo przydają te linie pomocnicze. Okej. Dobrze, zobaczcie, pierwszy poprawnie pokonany zakręt. Haha, świetnie. Okej. Trochę zwolnię. Wow, i co powiecie na to? Udało się. Aż ty. O tak zaawansowanych czynnościach jak ramowanie mogę na razie zapomnieć. Niestety. Aj, Chargerem ciężko się jeździ. Tutaj, jak wam wspominałem w poprzednim odcinku, trzeba jeszcze kontrolować dodatkowo. I on nie zawsze ten skręt łapie. Dlatego na kierownicy jest dodatkowo trudno. Ale mam nadzieję, że jakoś będę dawał radę. Bardzo lubię ten samochód. Wow. O, meta! God damn it! Jeszcze raz. Kurde, musi mi się udać. Dobra, jeszcze raz. Alex. Już. Teraz mi się na pewno uda. No jest ciężko, a to są misje fabularne. A co będzie, jak wbiję z kierownicą na PvP? O nie, najpierw muszę sporo pojeździć, zanim to się stanie. Tylko żebym znalazł na to czas. Okej. Pisaliście mi pod poprzednim filmem z The Crew, abym sobie kupił ulepszenia na... w sensie zniżki na samochody. Wiecie co, ja na razie nie mam zamiaru kupować jakichś nowych wozów, bo mam naprawdę fajne, które już posiadam. I takie ulepszenia po prostu są dla mnie zbędne. Na pewno sobie je wykorzystam, kiedy już raz, że uzbieram więcej kasy, a dwa, będę potrzebował nowego wozu, wiecie?
Teraz jest, jeszcze dodałem z tego Season Passa. O! Dostałem oczywiście. Season Passa nowe wozy, które trzeba będzie dokładniej przetestować. No właśnie, nie pokazywałem wam jeszcze tego Astona Martina Zagato, ale to sobie zobaczymy w kolejnych odcinkach. Oj, czy nie pominąłem tego punktu? Wow, ale tym rzuca, Boże! Aż strasznie, te wyskoki zawsze w Chargerku były okropne. Kurde no! Ja dziękuję. Chargerem jest okropnie. Chyba będę musiał włączyć tutaj kontrolę trakcji, bo jest kurde ciężko, naprawdę. Ale okej, okay, doganiamy. Wow! Zapomniałem o tym zakręcie cholernym. Doganiamy Mustanga. Nie wiem, czy coś z tego będzie. Okej. Okay. Uwaga na Tierra. Dobra, Mustang wyleciał, moja szansa. Tak! 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 Dobrze, widzicie? Idzie, jakoś idzie. Naprawdę tym samochodem jest ciężko. Ale ja się jeszcze ogarnę. Tak coś czuję, że to jest do ogarnięcia sprawa. I jak już sobie mniej więcej ogarnę w ogóle sterowanie, to się przerzucę na skrzynię manualną. To będzie hardcore, ale myślę, że dam radę. Dobra, teraz się tylko nie rozwalić. Tak, tak! Co powiecie na to? Ach, to było dobre. Podobało mi się. Dobra, ktoś mnie zaprasza do ekipy. Ciekawe. No nie, udało się wykonać. Nie wiadomo, czy brąz, czy złoto, ale wow, jaki update dostałem do samochodu. Świetnie. O, dostałem srebro! Super! Tego się nie spodziewałem. Wow, to było zabawne, powiem wam. Awansuj do poziomu 45. Zdobyłem jakieś osiągnięcie. Ja nie wiem, co z tych osiągnięć właściwie się później robi. Czy się wymienia na jakieś punkty, czy coś? Wiem, że na Uplayu zaraz zbiję sobie 100 tych takich punktów, które będę mógł wymienić na Dodge'a Vipera SRT10. Ale to sobie sprawdzimy później jeszcze. No dobra. Co tam jeszcze mamy sobie do zrobienia? Jeszcze mi się to sterowanie troszeczkę tutaj myli. A, możemy sobie nawet tym jeździć, ciekawe. A to co to? Tunel. A, jest zniżka jednodniowa na rajdy. Właśnie, to by było ciekawe. Ale to tylko na te niebieskie punkty, wiecie. No dobra, co mam jeszcze tu do wykonania? Kupiłbym jakiś nowy samochód, albo... Zaraz, ja bym jeszcze sprawdził jedną rzecz, bo Aston Martin... ciekawe, jakby wyglądał na tej wersji wyczynowej. To byśmy może sobie go dzisiaj zrobili na wyczyn, co wy na to? Zobaczmy. Czy da się go w ogóle zrobić? Aston powinien być na początku. Nie ma go. A właśnie, w sumie to jest kierownica od Ferrari. Sprawdźmy. Czy taka sama? Podobna. No zobaczcie, też mamy tutaj engine, tak jak na mojej kierownicy, engine start, stop. Tutaj mamy przycisk od Xboxa. Chwileczkę, można się spojrzeć jakoś... Można, fajnie. O, tutaj są te przełączniki. A ten przełącznik akurat u mnie robi to. Czyli oddala kamerę. Zobaczcie sobie. No w miarę podobna nawet. Tu mam przyciski, tutaj są chyba kierunkowskazy. O coś w tym rodzaju. Także ciekawe, co? Tak, w sumie Ferrari chyba można zrobić tylko i wyłącznie na wyczyn. Jest to naprawdę fajny samochód i... Chwileczkę. O, tak sobie ustawię, fajnie.
Co tu robimy? Aha, trzeba trzymać się drogi. No już powiem wam, że po nagraniu tego odcinka sporo... Sporo lepiej się jedzie na kierownicy, ale takich momentów to ja nie lubię, o nie. Gaz. To jest wersja oczywiście stokowa, bez żadnych ulepszeń. Naprawdę fajnie, fajnie się jeździ tym Ferrari, wiecie. Chociaż ja tej marki niespecjalnie, tą markę niespecjalnie lubię. Ona ma specyficznie wyglądające samochody, wiecie. Może nie tyle co nie lubię, ja wszystkie ogólnie samochody sportowe lubię. Okej, brąz zdobyłem. Dobra, chodźmy sobie jeszcze do tego tunela wyczynowego, bo chyba tylko na wyczyn można zrobić Ferrari. Zgadza się? Zobaczmy. Ferrari wyczyn, dobra, no to w takim razie chodźmy sobie na wyczyn. Tego tunela wyczynowego. To jest bodajże... O Jezu, gdzie on mi przybliżyło? Tunel wyczynowy. Odwiedź. I zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądało. Ile ja mam kasy? Chyba mi starczy, mam tam ze 100 tysięcy. Nie zbieram teraz na jakiś konkretny samochód, więc wiecie. A teraz jest jeszcze promo, ale chyba promo dotyczy tylko, tak jak mówiłem, te niebieskie punkty. No dobra, zobaczmy sobie. Ja tam podejrzewam, że tutaj dużych zmian co do wyglądu nie będzie raczej w tym Ferrari. Okej. Dobra. Na razie olejemy sprawę. I zobaczmy, optyka. Można zderzaki wymieniać. O, ale obejrzyjmy może tryb widokowy, jak to się robiło. Okej. Tu się obkręca. Jaczka, można to... jakoś można. Wow. Nie, no powiem wam, że ciekawie. Ciekawie wygląda. Naprawdę bardzo ładnie. Podoba mi się. Dobra. Kolor zostawiamy czerwony, no bo to Ferrari. Naklejki. Na razie zostawiam. Zobaczmy sobie... Co tu się zmienia tak naprawdę? Niewiele chyba, co? Nie mogę nawet tego dojrzeć. Na pewno jakieś zmiany są, ale kosmetyczne. No wyjazd z tymi zaproszeniami. Co się zmienia do cholery? Czemu ja nie mogę tego dojrzeć? Aha! Tylko światła się zmieniają, moi drodzy. Bez kitu. Wiolety. Tylny. Tak, tylko światła. Nie, tu się zmieniają też wydechy. Zobaczcie, tu mamy takie. Tu mamy już takie. Dobra, dajmy sobie te. Błotników nie mamy tu. Progi, dajmy te. Chociaż ten poprzedni był spoko. Felgi. Nie, zostawimy te od Ferrari, bardzo ładnie wyglądają. Lusterka. A. O tak, z włókna, dajemy. Spoiler. Wow, nie, takiego nie chcę. Chcę jakiś taki delikatny. Ale maski. Włókno, dajmy włókno. To jak dam włókno, to będę musiał pomalować na czarno. To malujemy na czarno. Ja wiem, ten zderzak mi się nie podoba, coś. Strasznie duży pług jest zamontowany. Zobaczymy inny zderzak. Aha, te przednie zderzaki właśnie nie mają tego pługa. Zobaczcie, no to tak. Dobra, to biorę to. Tak, i bierzemy jeszcze kolorek czarny. O, zablokowany? Why? Co jest? A, niedostępny dla tego auta. Haha. Zobaczcie, można mieć tylko czerwony. To nie, to musimy w takim razie zmienić zderzak. Znaczy maskę. Ferrari ma właśnie ten szacunek do swoich modeli, że nie pozwala twórcom gier za bardzo ingerować w wygląd. To jest właśnie ciekawe w Ferrari, co? No dobra, zobaczmy. Gazujemy. Wow! Nieźle, co? A, pisaliście mi też w którymś tam wideo,
że brakuje wam wyścigów dla... Pomyjmy! Dla wyścigów... brakuje wam wyścigów dla samochodów seryjnych! Yeah! Woohoo! Hamujemy! O, jak przejeżdżałem ludzi. No właśnie, przydałyby się takie wyścigi dla seryjnych samochodów, co? No ale na razie nie mamy do nich dostępu. Może w przyszłości coś będzie. Bo przecież Koenigsegg Agera R może jechać 400, chyba tam 10 albo 20 km na godzinę. To jest naprawdę sporo i fajnie by było pościgać się z takim Aventadorem, prawda? Chociaż Koenigsegg Agera też, z tego co tam sobie testowałem, słabo hamuje. No. Wow. Więc pod tym względem właśnie byłaby gorsza. Aventador by pewnie lepiej trochę przyspieszał. No nie wiem, takie jest moje zdanie. Fajne by było takie coś, ale na razie nie mamy tego w grze. W każdym razie twórcy obiecują nam, że w przyszłości będzie się pojawiało dużo, dużo tam jakichś nowych rzeczy, wiecie o co chodzi. No dobra moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną w The Crew. Mam nadzieję, że podobało wam się wideo z moją nową kierownicą, która nie nazywa się niestety Logitech G27, ale i tak bardzo mi się podoba i jeździ się na niej spoko. Chociaż musiałem trochę czasu poświęcić, aby właśnie się do niej przyzwyczaić, chociaż odrobinę, żeby móc nagrać jakiś tam odcinek dla was. Moi drodzy, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!